Witajcie, witajcie kochani, co ja tutaj dzisiaj mam? Dzisiaj będzie operacja, słuchajcie, chirurgiczna. Mam tutaj owoc opuncji, tak zwane igociumbo po hiszpańsku, po polsku właśnie opuncja figowa, to jest owoc kaktusa. I właśnie pokażę Wam, jak bezpiecznie obrać taki owoc, bo on jest bardzo smaczny, ale ma super takie malutkie igiełki, które naprawdę mogą być niebezpieczne, jeśli zjemy tak i mogą nam po prostu uszkodzić przełyk i język. Także najpierw pierwsze, co zrobimy, zanim jeszcze będziemy obierać, pod zimną wodą bieżącą zmyjemy te wszystkie takie malutkie, mikroskopijne włoski, których nie widzimy gołym okiem. No właśnie, w taki sposób. I teraz przy pomocy noża i widelca odkroimy tutaj te dwa końce, jeden i drugi. Teraz po prostu tą skórkę tutaj skroimy sobie wzdłuż i zobaczcie, jak ładnie skórka sama będzie odchodzić od owoca. Widzicie? Właśnie w taki sposób, bez dotykania, możemy w bezpieczny sposób obrać sobie owoce, figi, opuncji. Bardzo teraz właśnie wszędzie jej dużo, bo jest sezon na targach, w sklepach i zaraz Wam powiem, jak smakuje taki owoc. Ja przełożę oczywiście na inny talerzyk. Już Wam mówię, pokroimy sobie, jak smakuje owoc opuncji. Czekajcie. Super soczysty. Ma w środku takie pesteczki, które też należy po prostu albo dokładnie pogryźć, albo się ich pozbyć. Także próbujcie egzotycznych owoców. Zapraszam, moi drodzy, na mój kanał. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Ja na dzisiaj dziękuję. Pyszny. I do zobaczenia wkrótce. Ciao!